Witamy na podsumowaniu czwartej edycji Szkolnego Konkursu Historycznego Moje Miasto – Historia Kałasza Mazowieckiego. A oto kilka faktów na temat historii naszego miasta. Tomaszów jako osada powstał pod koniec XVIII wieku. Dobrak Tomasza Adama Ostrowskiego, hrabiego Herbu Radzicz. Była to niewielka osada górniczo-hutnicza, nazywana również osadą Kuźniczą. W 1805 roku Tomasz Ostrowski przekazał Tomaszu i całe dobra ujeździeckie swojemu synowi Antoniemu Janowi Ostrowskiemu. Późniejszy dziedzic, hrabia Antoni Ostrowski, tak pisał w jednym ze swoich dzieł o osadzie Tomaszu. Mała to osadeczka Kuźnicza położona była wśród lasów wysokopiennych, sosen i dębów przyglądających się jakby po raz ostatni przed zgonem w pysznym budzwie czarne, ulanym przez pełną życia i duchu rzekową burkę, ponad której cienistymi brzegami lęgł się niedawno jeszcze boby, jak świadczą znajdywane ich niezbędne gniazda, a gdzie lękną się dotąd putrem ukryte wydry. Młody dziewic zdecydował się utworzyć nową osadę w miejscu dotychczasowej, o tej samej nazwie Tomaszu. Była to jednak osada przemysłowo-handlowa, który miał dominować przemysł tracki. W związku z planami zasiedlenia Tomaszowa, Antoni, hrabia Ostrowski, właściciel osady, dokonał w 1822 roku jej regulacji. Plan przyszłego miasta składał się z trzech dzielnic hierarchizowanych społecznie i zawodowo. Najpierw osadzono przybyszów na terenie położonym na lewym brzegu Wolburki. Wytyczono dwie pierwsze ulice, Warszawską i Świętej Kekki. Mieliśmy dziś możliwość uczestniczenia w podsumowaniu czwartej edycji konkursu Moje Miasto Tomaszów Mazowiecki. W konkursie wzięło udział 50 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z różnych klas. Konkurs co roku cieszy się coraz większą popularnością i młodzież chętnie do niego przystępuje. Pomysłodawczynią i głównym organizatorem tego konkursu jest pani Renata Kasiewicz, nauczyciel historii. Ona także przygotowała, czy opracowuje właściwie co roku pytania testowe i dba o to, żeby ten konkurs przebiegał w miłej, przyjaznej atmosferze. W tym roku czwarta edycja konkursu. Ten konkurs, miejmy nadzieję, będziemy kontynuować. Wejdzie on w kanon przedsięwzięć szkoły na kolejne lata. Dziękuję starostwu oraz urzędowi miasta za wsparcie, za sponsorowanie drobnych upominków dla zwycięzców konkursu. Też czas na to, żeby uczestnikom przybliżyć historię miasta Tomaszowa, a także tego, co się dzieje w mieście obecnie. Wkrótce została wydzielona dzielnica śródmiejska. Jej centrum stanowił Rynek Świętego Józefa. Dzielnica charakteryzowała się prostym, logicznym planem, który oparty był na połączeniu widokowym z rezydencją dziedzica szerokiej alei, która stanowiła trzon prostowątnej sieci przecznic i ulic równoległych do niej. Dzieliły one teren na niewielkie działki budowlane o wymiarach 20 na 30 metrów. Aleja ta od zachodu zamknięta została placem Gaborek, wokół którego teren przeznaczono na wzniesienie kościoła katolickiego, zabudowę termańskich i szkoły elementarnej. Zaś przy rynku świętego Józefa, dziś plac Kościuszki, miały powstać ratusz, kościół ewangelicki, jak również jabłki rzeźniczo-piekarskie. W 1812 roku Antoni hrabia Ostrowski wybudował dla siebie i swojej rodziny pałac z parkiem nad rzeką Wolburką. Centrum, a zwłaszcza przy rynku, istniał obowiązek budowania murowanych domów piętrowych, a wzdłuż głównych ulic murowanych budynków według planów architektonicznych zatwierdzonych przez Antoniego Ostrowskiego. W umowach określano rodzaj budowy i przeznaczenie oraz użyty materiał. W 1824 roku Tomaszów otrzymał prawa osady przemysłowo-handlowej pod zarządem wójta. W tym samym roku hrabia Ostrowski przeniósł do Tomaszowa z Lubochni pocztę.
celem lepszej komunikacji Tomaszowa z sąsiednimi osobami. Poczta mieściła się w zabudowaniach pałacowych Antoniego Ostrowskiego. Dziedzic Tomaszowa dbał o rozwój gmin wyznaniowych w osady. Wspierał finansowo budowę kościołów. Gmina Ewangelicka tworzyła się w latach 1824-1927. Gmina ta nie była pierwszą gminą wyznaniową w Tomaszowie. O kilka lat wcześniej niż Ewangelicy zorganizowali się katolicy. W 1826 roku przeniesiona została ze wsi Powiasza do Tomaszowa parafia katolicka łącznie z małym drewnianym kościółkiem świętego Wacława, który do czasu wybudowania kościoła miał spełniać rolę kościoła i kaplicy. Kościół ustawiony został na ulicy Wieczność na terenie pierwszego katolickiego cmentarza w Tomaszowie. Akt nadania osadzie Tomaszów praw miejskich został podpisany z 6 lipca 1830 roku. Nosił nazwę Dyplomat Miasta Tomaszów Mazowiecki w powiecie brzeźnińskim, obwodzie rawskim w województwie mazowieckim. Dodawał naszemu miastu przydomek mazowiecki dla odróżnienia od innych miast podobnej nazwy. Uroczyste ogłoszenie Tomaszowa miastem nastąpiło 8 września 1830 roku. Nowo powstałe miasto otrzymało prawo urządzenia w ciągu roku 12 jarmarków, w tym 2 główne, 3 dniowe oraz prawo do targów każdy poniedziałek i czwartek. Dziedzic zaś miał prawo przedstawienia rządowi 2 kandydatów na stanowisko burmistrza miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Rząd mianował jednego ze wskazanych na ten urząd. Jednak rodzina Ostrowskich była silnie zaangażowana w powstanie listopadowe i dlatego za czynny udział w powstaniu Antoni Ostrowski skazany został zaocznie na karę śmierci, a jego dobra zostały skonfiskowane. Musiał udać się na emigrację, z której nigdy nie powrócił. Możemy stwierdzić, że obaj Ostrowscy, Tomasz i Antoni, przyczynili się do późniejszego rozwoju miasta, kładąc pod niego solidne fundamenty. A zabytki, które mamy okazję odwiedzić każdego dnia, przypominają nam o jego historii. Dzisiaj miasto pięknieje z każdym dniem, a my mamy możliwość podziwiania jego rozwoju. Do najstarszych i zarazem najbardziej znanych ulic w mieście należą ulica Warszawska, Świętej Tekli, dziś Warlickiego, ulica Świętego Antoniego, kiedyś rynek Świętego Antoniego, Plac Kościuszki, w tamtych czasach rynek Świętego Józefa. I tu mieszczą się najpiękniejsze, a zarazem najstarsze zabytki naszego miasta. W dniu 2 kwietnia bieżącego roku szkolnego odbył się w naszym zespole Szkół Panogimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim konkurs Moje Miasto, Historia Tomaszowa Mazowieckiego. Była to już 4. edycja tego konkursu. Konkurs odbył się w dniu 2 kwietnia, a dzisiaj mamy okazję uczestniczyć w podsumowaniu. Liczba osób biorących udział w konkursie to jest aż 50 uczniów naszej szkoły, więc to jest największa w historii konkursu liczba dotychczas startujących w konkursie. Konkurs mówił, opowiadał o historii naszego miasta. Większość młodych ludzi poradziła sobie doskonale z pytaniami. Pytania, które największą trudność sprawiły młodym ludziom, to pytania odnośnie atrakcji turystycznych, dlatego w tym roku jako po raz pierwszy takie pytania się pojawiły. A zwyciężczynią konkursu została uczennica klasy 3 TE, Wiktoria Wójcik, zdobywając największą liczbę punktów. Mamy też oczywiście drugie, trzecie miejsce, nawet 2 drugie. Trzecie miejsce i 2 wyróżnienia. Te prace konkursowe zostały przez komisję nagrodzone. Oczywiście laureaci konkursu otrzymają oceny celujące, cząstkowe z historii lub wiedzy o społeczeństwie. No i oczywiście pamiątkowe dyplomy, jak również nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. W przyszłym roku jest okrągła rocznica powstania naszego miasta, więc mamy nadzieję, że konkurs dotrze do jeszcze większej liczby uczestników i mamy nadzieję zorganizować właśnie taki konkurs międzyszkolny. Zobaczymy, czy nam się uda takie zadanie zrealizować w przyszłym roku.
Jestem pomysłodawczynią, organizatorką tego konkursu. Stworzyłam również koło pasjonatów Tomaszowa Mazowieckiego, które czynnie działa w naszej szkole. Oczywiście pracy sprawdzałam, wiele prac było ciekawych. No mówię, największe trudności w tym roku sprawiły prace z zadaniami opisowymi, a takie były właśnie dwa odnośnie atrakcji turystycznych i odnośnie założycieli naszego miasta. Zobaczymy, czy w przyszłym roku będziemy powielać, czy jakaś inna forma konkursowa będzie. Drogie koleżanki i drodzy koledzy, konkurs, w którym uczestniczyliśmy, zorganizowany został przez panią Renatę Kasiewicz, która jest pomysłodawcą konkursu, jak również działającego w naszej szkole koło pasjonatów Tomaszowa Mazowieckiego, które popularyzuje historię naszego miasta. Głównym celem konkursu było kształtowanie przynależności do środowiska lokalnego i regionalnego, kształtowanie potrzeb, utożsamianie się ze wspólnotą lokalną i regionalną, popularyzacja historii naszego miasta. W konkursie udział wzięło 50 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Prosimy zatem pana dyrektora, panią profesor Renatę Kasiewicz o nagrodzenie laureatów konkursu. Chciałbym wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie podziękować za to, że mieli chęć i odwagę stanięcia do rywalizacji i wykazania się swoją wiedzą na temat naszego pięknego miasta. Dziękuję pani Renacie Kosiewicz, która po raz już czwarty zorganizowała to przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że będziemy tę tradycję kontynuować. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Gratuluję wszystkim i za chwilę ogłosimy zwycięzcę. No to moi drodzy, zaczynamy od wyróżnień w takim razie. Natalko, pozwól. Zaczynamy od Natalii Nockowskiej. Wyróżnienie. Kolejne wyróżnienie dla Karoliny Miarki, uczennicy klasy. Trzecie miejsce Agata Owczarek, uczennica klasy z drugiej TH, ale Agatki nie ma dzisiaj, ponieważ jest na praktykach. Drugie miejsce dla Kacpra Dąbrowskiego, ucznia klasy drugiej GNL. Gratulacje. Tutaj jeszcze taka sprawa dla ciebie. Alicji nie ma. Pierwsze miejsce zapraszamy Wiktorię Wójcik, uczennicę klasy trzeciej GNL. W tym roku zwyciężczyny, gratulacje. Gratulujemy serdecznie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziecie brać udział w konkursie. Mamy też nadzieję, moi drodzy, że może konkurs jeszcze będzie się rozwijał. Teraz chwila dla reporterów. Dziękuję bardzo. Pan Perek zaraz ułoży swoje upominki i zakończy konkurs. Ja bardzo dziękuję tomaszowskim mediom za przyjście, za udział w tej skromnej uroczystości. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Życzymy wielu sukcesów w kolejnych konkursach.